Czy rozumiesz i znasz wszystkie zasady gry, jakimi powinieneś się kierować w życiu, żeby odnieść sukces, żeby osiągnąć to, czego chcesz? Czy rozumiesz, że życie, w którym się poruszamy między sprintem a maratonem, tak naprawdę biegniemy, kluczymy przez labirynt? I tylko ci z nas, którzy rozumieją, że jest pewien zestaw zasad, zasad, według których grasz, zasad, według których cię premiują, cię bonusują, zasad, które umożliwiają ci zdobycie pierwszego miejsca albo nawet nie zakwalifikowanie się do pierwszej setki? Czy rozumiesz, że to wszystko jest niezbędne, żeby świadomie kierować swoim życiem, żeby nie być zombie, żeby nie mieć odpadów ze stołu, żeby nie jeść resztek, żeby nie biec zwieszonym językiem i na końcu się zdziwić, że w ogóle nikogo nie ma na mecie, bo bieg i całe wydarzenie już dawno jest gdzieś indziej? Jeżeli tak, to zapraszam Cię do 19 odcinka tej nowej serii Wybrani przez siebie. Tego 1-2% społeczeństwa, ludzkości, którzy wiedzą, na czym mają się skupić, żeby ich życie było dokładnie takie, jak oni chcą, a nie takie, jak wszyscy inni mają, albo mówią, że mają, albo po prostu samo wychodzi, samo wyszło, no i tak jakoś jest. Dzisiaj podam Ci 3 wzorce mentalne, które pomogą Ci zrozumieć ten temat zasad. Do dzieła. Idealną metaforą tego są szachy. Wszyscy mają tą samą szachownicę, tyle że jedni grają w warcaby i uważają, że życie jest trudne, że biznes to w ogóle jest masakra, że zrobić pieniądze, osiągnąć sławę, sukces, być zdrowym, mieć super zdrowe ciało, być mądrym, mieć szybki, ostry umysł. No to jest masakra, przecież jak ja to tu ogarnę? A co się dzieje z tymi, którzy na tej tablicy mają wersję Extreme Edition, zaawansowaną? Nagle okazuje się, że to nie są warcaby, to nie jest gonienie wilka, wilki owiec, pamiętasz? Na tej planszy można zagrać kilkaset różnych gier, robiłem to w dzieciństwie. Ale jest ostateczna wersja, czyli szachy, gdzie wjeżdża król, królowa, wieża, koń, który chodzi według innych zasad. I pierwszym mentalnym wzorcem, który musisz zrozumieć, to, że życie to zawody. Życie to jedna wielka konkurencja albo ciąg konkurencji. Życie to współzawodnictwo. Współzawodnictwo ze sobą, ze swoimi słabościami, ze swoimi fochami, ze swoim odpuszczaniem, chceniem, wymyślaniem, tłumaczeniem się. A do tego dochodzą jeszcze inni ludzie, którzy nam dokładają do pieca. Dochodzą organizacje, dochodzą regulacje prawne, dochodzą zmiany pory roku. Już same te 4 struktury zmieniają zasady gry. Latem chodzisz w krótkich spodenkach, zimą raczej nie biegasz, no chyba, że jesteś Wim Hofem, to wtedy tak. Ale to znowu, on ma zupełnie inne zasady przygotowywania się do tego biegania po śnieżce w gaciach. Musisz to zrozumieć. Życiem kierują zasady. Te zasady trzeba poznać. Te zasady trzeba rozpracować. Trzeba je kolekcjonować. Bez tego i bez zrozumienia, że cały czas grasz. Grasz. Przegrywasz, wygrywasz. Przegrywasz, wygrywasz. Uczysz się jeszcze grać na czas. Bez tego, niestety, ale te 98-99% społeczeństwa nie osiąga tego, co by chciało osiągnąć. I patrzy na ten 1-2% ludzkości i wymyśla. I wymyśla i hejtuje, ponieważ nie zna zasad. Drugi wzorzec mentalny bierze się ze zrozumienia pierwszego. Czyli jeśli życie to gra, jeżeli muszę poznać zasady, to ile ta gra potrwa? I drugi wzorzec mentalny to nic innego jak przypomnienie sobie, że to jest długotrwała gra. Według Wikipedii Homo sapiens żyje jakieś 79-80 lat, to jest jakieś 29 tysięcy dni. Nas Daily, możliwe, że oglądasz,
na podstawie tego opisuje swoje koszulki, ile procent życia już przeżył. Ja w książce Kto ci ukradł marzenia, podając historię kilku osób, od najmłodszych do naprawdę 70-80-letnich gigantów, którzy ćwiczą, biegają, tańczą, śpiewają. Zresztą film chyba Kto ci kurwa ukradł marzenia widziałeś lub widziałaś i tam mówię o tym, że na świecie rockowcy mają naprawdę rocznik przesunięty i szaleją. W Polsce kaszkiet, wąsy i brzuch. A jak to jest, że mamy rockowców, mają 70 lat, a oni non-stop ruchają grupis, 10 panienek na imprezę, wciągają wory koksu i funkcjonują? Jak to oni robią? A w naszym społeczeństwie 35-letni facet ma kurwa brzuch i wąsy. 50-letni, który jest starym dziadem, kurwa, nosi kaszkiet, żeby jeszcze miał elegancki kaszkiet, a on nosi kurwa jakąś czapkę, ma siatkę, kurwa, reklamówkę w ręce i czasami wnuka, koniec. A na świecie 50-latek, kurwa, psyka modelki. 60-latka, kurwa, ćwiczy na sali fitness. 70-latek skacze, kurwa, ze spadochronem. Co jest to nie tak? Kto ci, kurwa, ukradł marzenia do chuja? Ja patrzę na świat z perspektywy procent realizacji planu. I według mnie życie to jest 100% planu. I to, że homo sapiens żyje 80 lat, to nie oznacza, że ja mam tyle żyć. Technologia poszła do przodu. Medycyna, nauka. A więc przyjmijmy, że będziemy żyli 100 lat. Czyli jeżeli przyjmiesz, że chcesz żyć 100 lat, no to ja dopiero mam 44% planu zrealizowane. Co to jest? Jeszcze wiele przede mną, ale jeżeli to będzie 100 lat, to wiesz, że musisz rozkładać siły na odpowiednią ilość trasy. I to stąd biorą się moje podpowiedzi, które od kilkunastu lat ci wyraźnie przypominam. Na początku jest czas na mocny sprint, na zasuwanie. Dopóki nie masz obowiązków na głowie, kiedy nie masz dzieci, kiedy nie masz kredytów, stresów, zasuwaj, ucz się. Z tego weźmie się właśnie trzeci mentalny wzorzec w dzisiejszym materiale. W chwili, kiedy wykorzystasz początek swojego życia na jak najmocniejsze przyspieszenie, no to zasada dynamiki. Ciało w ruchu ciężko zatrzymać. Ciało, które jest zamrożone, ciężko ruszyć. Po co wydatkować tą energię? Po co tracić czas? Ucz się zasad, rozglądaj się, zasuwaj i miej świadomość, że to potrwa. A więc musisz się uczyć regenerować. ABS. Musisz umieć marzyć, mieć marzenia naprawdę z najwyższej półki. Mieć tych marzeń 1000 minimum, a nie jedno, dwa. I wtedy krok po kroku, ucząc się zasad życia, jesteś w stanie wygrywać w tej grze. A nie non-stop przegrywać, albo nie mówić sobie, że wygrałeś, ale efekty cię nie zadowalają. Trzeci mentalny wzorzec to zrozumienie, że jeżeli istnieją zasady, jeżeli istnieją też różne gry, a w każdej z gier inne zasady, na tej samej planszy inne zasady, są różni gracze preferujący różny styl tej gry, czyli jest tak wiele zmiennych w życiu, to kto wygrywa? Kiedy ja mogę wygrać w grę zwaną życiem? Tylko wtedy, kiedy jestem w stanie przyswoić bardzo dużo umiejętności, stakować, nakładać umiejętności jeden na drugim, jak dobieranie kart stali, coraz to lepszych. Jeżeli będę w stanie asymilować maksymalną ilość umiejętności, nauczyć się nowych rzeczy, natychmiast zastosować to, co umiem i nie być przywiązanym do papierków, dyplomów, tytułów, tylko do efektywności. Dalszy etap to narzędzia. Zupełnie inaczej pracujesz narzędziami podstawowymi, a zupełnie inne efekty i zupełnie inaczej przyswajasz umiejętności, kiedy masz odpowiednie narzędzia. Kiedy masz stary, słaby komputer, który ledwo mieli coś tam, jakiś materiał, muli, zamula strasznie. Kiedy masz słaby internet i ledwo możesz coś ściągnąć. Kiedy masz cienki aparat, telefon, to niestety, ale jesteś już z góry na przegranej pozycji w stosunku do tego, który ma lepszy sprzęt. I tutaj świetną metaforą mogą być zabawki. Czasami fani do mnie mówią, że nie wiadomo, co kupić Coachowi Mike'owi, bo mam wszystko. Ale jak widać, ta fanka mnie zaskoczyła. Karty, które są 99,9% pokryte 24-karatowym złotem. Jeszcze nigdy
nimi nie grałem. Pierwszy raz je dotykam, leżały sobie na półce. No wyglądają pięknie. No ale teraz, czy te karty, no poza tym, że może się trochę lepiej tasują, o, faktycznie. Chociaż oczywiście mogłem się nauczyć lepiej tasować. No to właśnie, pytanie, czy te karty dołożą mi czegokolwiek do gry, kiedy będę siedział przy stole, zwanej życiem? Czy to jest tylko wydmuszka i zabawka? Czy dana umiejętność, czy dany produkt, czy dane narzędzie jest czymś, co faktycznie nas popchnie do przodu, czy tylko wydamy na to pieniądze? Ponieważ jeżeli masz ten long run, jeżeli masz te 80 czy 100 lat życia, to z jednej strony coś mi mówi, że przetestujesz masę zabawek, masę telefonów, kamer, samochodów, zegarków, sprzętów, ciuchów i po jakimś czasie wyrobisz sobie smak. Ale wyrobisz smak tylko wtedy, kiedy dużo przetestujesz. Jeżeli całe życie będziesz udawać, że można wygrać młotkiem, albo że nie potrzebujesz młotka, żeby wbić gwóźdź, tylko ręką będziesz wbijał, no to niestety, ale się zdziwisz, ponieważ w ten sposób żyjesz w bańce, w której no niemal nic nie jest możliwe. Mówisz sobie, a tamci coś, bo on tam jeździ takim samochodem, bo ona ma taki komputer, ja nie potrzebuję. A może właśnie ten komputer, może właśnie ten samochód, może właśnie te karty, może właśnie ta rakieta, może właśnie te buty do biegania, może właśnie ta siłownia, ten trener, ten doradca, może to będzie wiedza i narzędzie, które pomoże Ci zdobyć maksymalną ilość umiejętności, błyskawicznie je zastosować i może dzięki temu szybciej zrozumiesz zasady i dzięki temu szybciej będziesz je stosować. Bo dopiero wtedy, kiedy poznasz wszystkie zasady, to jesteś w stanie co? Jest takie powiedzenie, nieznajomość prawa, znasz to? A więc teoretycznie każdy Polak powinien znać kodeks karny, każdy Polak powinien znać wszystkie zasady prawa gospodarczego i tak dalej. No nie do końca. Bo jak zaczynasz biznes, to działalność gospodarcza dla Ciebie jest masakrą. Potem dowiadujesz się, że są spółki, w ogóle jakaś ZO, komandytowa, o. A potem akcyjne, a potem fundacje, a potem coś rany boskie. Tych tworów biznesowych jest od groma i każde ma inne zasady. Na początku możesz dać sobie radę sam, ale później musisz mieć księgową, księgowego, a później musisz mieć prawnika, a później musisz mieć zarząd, sztab ludzi. I na każdym poziomie stopień skomplikowania wzrasta, życie się komplikuje. Jeżeli na początku nie odrobisz pracy domowej, jeżeli będziesz za każdym razem cwaniakować, udawać, że mnie to nie dotyczy, to pewnego dnia obudzisz się w świecie, w którym zasady wyznacza ktoś inny, a nie ty. A teraz przejdź do filmu, który pomoże ci zacząć, ponieważ są pewne etapy, których nie można ominąć, są pewne fundamenty i to wszystko będziesz mieć w tym filmie. Zacznij od tego. A jeżeli Ci się podobało, to wiesz, co robić. Powodzenia i do zobaczenia w następnym odcinku.